Suwałki Blues Festival 2022, 7-10 lipca. Szczegóły na suwalkiblues.com. Zapraszają organizatorzy, Miasto Suwałki i Suwalski Ośrodek Kultury. Festiwal realizowany jest z projektu w ramach funduszy EOG. Hey everybody, this is Shamika Copeland. I'm very excited to be coming back to Poland. The last time I was in Poland, I was pregnant with this guy. So that's been a while because he's 5 now. So I'm really, yep, you were in my belly. So I'm really looking forward to coming back. It's going to be so much fun. Please come on out to Suwałki to see us. Podczas środowej sesji radni pytali prezydenta o kilka ważnych ich zdaniem spraw. Jako pierwsza głos zabrała Anna Ruszewska. Wróciła do sprawy utworzenia w Suwałkach szkoły branżowej drugiego stopnia. Chciałabym zapytać o oficjalną decyzję w tej sprawie. Dlaczego o to pytam? Bo pojawiły się jakieś wątpliwości. Na Komisji Oświaty uczestniczyli w Komisji Oświaty rodzice, na kolejnym posiedzeniu pani dyrektor. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Oświaty pytałam pana prezydenta, czy już została podjęta decyzja. W mediach pojawiła się informacja, że szkoła nie powstanie, a jeszcze wczoraj kontaktowała się ze mną mama, która takiej informacji nie posiada. Więc myślę, że warto, żeby to zostało powiedziane już oficjalnie, żeby rodzice i młodzież wiedziała, jak ma wyglądać przyszłość. Pod koniec sesji na to pytanie odpowiedział zastępca prezydenta zajmujący się oświatą. Jak wskazał Roman Rynkowski, możliwe do uruchomienia były 3 profile, ale warunkiem stworzenia uzupełniającej branżówki pozwalającej uzyskać tytuł technika było zgłoszenie się 20 chętnych do konkretnej klasy. Tymczasem do tej pory do wszystkich 3 profili chętnych było zaledwie 28 osób. Wybory uczniów nie pozwoliły na stworzenie żadnego 20-osobowego oddziału, więc póki co nie może być mowy o uruchomieniu takiej szkoły. Jak podkreślił zastępca prezydenta, jeśli w przyszłości warunek 20-osobowego oddziału zostanie spełniony, miasto zapewni kształcenie na tym poziomie. Drugą kwestią podniesioną przez Annę Ruszewską było powołanie miejskiego rzecznika praw ucznia. Tutaj wszelkie możliwe gremia uznały, że taka osoba jest potrzebna i, zdaniem radnej, prezydent winien niezwłocznie rzecznika powołać. Czesław Rankiewicz poinformował, że znane jest mu stanowisko zarówno Komisji Oświaty, jak i Młodzieżowej Rady Miasta. Odnosząc się do meritum, powiedział, że uważa pomysł za dobry. Podkreślił jednak, że przed powołaniem rzecznika chciałby poznać osobę kandydującą na tę funkcję i zadeklarował, że uczyni to w najbliższym czasie.